Cześć, nazywam się Maciej Muszyński. W Kazbek pełnię rolę Chief Consulting Officera. Jestem na co dzień odpowiedzialny za cały zespół specjalistów w Kazbek oraz częściowo za sprzedaż. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, jak sprawdzić, czy agencja robi dobrą robotę. Najczęściej agencje marketingowe zatrudniają wielu specjalistów, którzy obsługują wielu klientów. Jeżeli mamy zbyt dużo Klientów na jednej osobie, no to wiadomo, że ta jakość nie może być zbyt dobra. Ale też zauważmy jedną rzecz, chociażby w przypadku kampanii Google Ads. W tym przypadku mamy do czynienia z tym, że bardzo często dochodzi do zaniedbania, jeżeli chodzi o częstą optymalizację. No bo. Możemy sprawdzić historię naszego konta i oczywiście zauważymy tam, że bardzo dużo mieliśmy zmian, ale ba, wiele z tych zmian było po prostu przeprowadzonych przez skrypty, nie było tam czynnika ludzkiego. Jeżeli chodzi o optymalizację, bardzo często jest tak, że na nasze działanie jest poświęcone zbyt mało czasu. Błędem agencji jest też to, że nie potrafią lub nie chcą wgryźć się zbyt dobrze w biznes klienta, aby go zrozumieć. Przez co optymalizacje prowadzone są w sposób Taki sam dla wielu klientów, i jest to bardzo szlampowe podejście. Regularnie powinniśmy się dopytywać o to, jak wygląda Progres naszych chociażby kampanii. Mówię tutaj o, o agencji, która obsługuje, dajmy przykład, nasze kampanie reklamowe. Dopytujmy się jak najczęściej, czy zmiany zostały wprowadzone, czy mają jakieś rekomendacje odnośnie tego, aby zoptymalizować wszelkie działania, które prowadzą na naszych kontach, bądź też dopytujmy o to, jak widzą nasz progres, jeżeli chodzi o działania za kilka miesięcy. Od swojej agencji reklamowej, która Cię obsługuje, możesz oczekiwać na pewno raportowania miesięcznego. Najczęściej jest ono oparte na danych z systemów analitycznych, takie jak Google Analytics. Najczęściej raportowane są sesje, użytkownicy, to ile przychodu zostało wygenerowane lub w przypadku B2B ile formularzy zostały wypełnionych bądź też leadów. I tego możesz oczekiwać tak naprawdę co miesiąc od swojej agencji marketingowej. Jeżeli chodzi o transparentność danych, agencje powinny pracować na naszych kontach analitycznych i na naszych kontach menadżera reklam. Prawda jest taka, że wszystkie dane, które są zbierane w ramach tych systemów, należą do nas, a nie do naszych agencji. Agencje mają tylko i wyłącznie dostęp po to, aby wdrożyć zmiany lub optymalizacje, o które ich prosimy, bądź też przygotować dla nas odpowiednie raportowanie. Jeżeli chodzi o sytuację, w której potrzebujemy bądź też nie agencji, to jest bardzo złożony temat, bo agencje mogą nam pomóc na wcześniejszym etapie, kiedy nie mamy specjalisty in-house. Są też pewnym oszczędnością, jeżeli chodzi o utrzymanie stałych kosztów yy, przeprowadzania optymalizacji i działań reklamowych, ale nie jest powiedziane wprost, że Agencje powinny być wdrażane od pewnego momentu działania biznesu. Agencja może być wdrożona jednocześnie dobrze przy dużym działającym biznesie, kiedy nie jesteśmy w stanie już naszymi specjalistami zagospodarować danego obszaru reklamowego. Na przykład, kiedy mamy kilka spółek, bądź też jeżeli nasz e-commerce ma bardzo dużo kategorii produktowych. Jeśli chcesz zweryfikować swoją agencję, pobierz naszą checklistę. A jeśli chcesz, możemy zrobić to za Ciebie. Wypełnij formularz w linku poniżej i porozmawiajmy o tym.